A tutaj Państwo widzą Herberta Hoovera. Tutaj, proszę Państwa, wybudowano taką piwnicę. Tam jest ogromna galeria. Zapraszamy tu pod tę restaurację. No to z tym, że po prostu też tam znowu takie te dziadóweczki, jako te babcie, proszę Państwa, klozetowe są, które jak przyjdzie Breżniew, przyjdzie Irek czy ktoś tam, no to patrzą na ręce, czy wy nie wypiłli za dużo tego wina, proszę Państwa. Także, proszę Państwa, albo szatniarki, albo babcie klozetowe współpracują z dyrektorami, z kierownikami, no bo oni się muszą z nimi spoufalać, skoro, proszę Państwa, Wigilia się zbliża i że nawet zwierzęta będą mówiły, proszę Państwa, ludzkim głosem, to dlaczego dyrektor tu w Polsce nie miałby rozmawiać ze sprzątaczką? Ja tak troszeczkę zażartowałam, ale no chcę powiedzieć, że w Ameryce to w ogóle jest, że dyrektor rozmawia ze sprzątaczką, a ta sprzątaczka to no, jest bardzo tytułowana, może to być nawet docent, doktor habilitowany, jak ta moja babcia Felcia Bożyszkowska, Sęgowska-Woska. Proszę Państwa, może mieć różne tytuły, no bo teraz jak nie ma tej pracy, no ten Janek to powiedział, że on nigdy w życiu, żadnym cieciem, ale potem zmiękł, powiedział, że do Wielkiej Brytanii to tak, no bo tam 10 razy więcej płacą. Halo? Krzysiu, witamy Ciebie. Proszę Państwa, pozdrawiam Krzysztofa, mojego grubaska. On studiuje teraz muzykologię tutaj, właśnie na tym Uniwersytecie Warszawskim. No te jelonki przepiękne, oczywiście, że sztuczne, bo tu nie jest Białystok, nie jest Anglo-Ameryka, Białystok nie ma prawosławny. Nie ma baciuszki, nie ma cerkwi, ale jelonki mogą być. Pozdrawiamy.